Program nie ma na celu szerzenia alkoholizmu. Jest tylko kabaretowym filmem, a w butelce jest herbata, którą sobie przygotowałem na pole. Witajcie! Dzisiaj, słuchajcie, rozładujemy przyczepę. Podjechałem cionikiem, będę się musiał teraz pomordować trochę, żeby tą przyczepę zaczepić. Wiem, pamiętam, słuchajcie, belkę zdjąć, żeby jak w razie czego podnosić, żeby nie pogiąć dyszla. Wszystko wiem, ale to na chwilę po prostu to mam związane, żeby mi to nie latało tutaj nigdzie. No i zaraz będziemy się chyba z tą belką jakoś, bo te wąsiska latają, no i trzeba je jakoś spiąć, związać. Nie wiem, czy to się rusza. A rusza się, może by i to związał, żeby to się nie ruszało. To wtedy byłoby fajnie, nie? Dobra. W każdym razie tak. No i kółka znowu siadły, trzeba będzie dopompować. Bardzo nieprzyjemna robota. No ale co? Samo się nie zrobi. No i rozładunek będzie tych kręgów. Tu pod spodem jest jeszcze... Gdzie on jest, ten dekiel? Może tam pod spodem. O tak, tam jest pod spodem dekiel. Widać go, czy nie widać? No tu go w środku widać, o. No to w każdym razie to, tylko cholera, samemu taka robota to jest trochę kicha. Żeby tu kogoś złapać chociaż na chwilę, żeby pomógł, to byłoby fajosko. Chłopiec to tam zarobił parę groszy. Ja za darmo nie chcę. Ale by co kurczę blade zrobił. No w każdym razie, no tutaj, aha, tą belkę zdjąć, wtedy by podjechał. Zobaczmy. O, to sobie tą belkę damy tu. Na razie przypniemy to. Tu dokręcimy. Nie, to jest tak, nie może być, bo ono będzie, słuchajcie, zobaczcie, mi cały czas oponę będzie darło. Ja będę musiał jednak to zrobić, ale przyczepy, tak mówię, przyczepy podnośnika nie ruszać i trzeba będzie pilnować to. No nic, jakoś trzeba sobie poradzić. Godzina wczesna, nikomu się łazić nie chce po wsi. Koniec roku, to wszyscy pewnie śpią. Pogoda taka deszczowa też do bani. No, zębami trzymałem. No i ten, zaczepione, słuchajcie, zębami musiałem kamerę trzymać. I ten, jak tutaj te koła są zrobione, także tutaj, tylko tam widzicie, jest kicha, a tu już w ogóle kapy, trzeba będzie koło napompować i tyle. 60 trzyma opony, więc tu nie będzie problemu. O, ktoś idzie, czekajcie. Panie! Robota jest, panie, czekaj pan. Czekaj pan, robota jest, panie. 60 trzeba podpiąć przyczepę, koła napompować, pojedziemy do lasu, ja przyczepę rozładuję. Panie, mam tu wyjechać. Ale czekaj pan. Będę robił. Czekaj pan, masz. To jest pan, kogo pan uważa, że 50 złotych mi będzie dało. Czekaj pan. Ja nie mam. To co trzeba zrobić? Co? Chodź pan. To zaraz będziemy się widzieć, to zawsze dobrze gościa trafić. To ja se tu, panie, ja se cofnę ciągnikiem, pan se zaczepisz tutaj to. Ja mam inny pomysł. Jaki? Pan cofnij tym, a ja to zapnę. Dobra. To pan schowaj, bo to cenna rzecz jest. Dobra, czekaj. Na przyczep położę. A się udało.
cofnę. Panie, to jest początek dopiero, bo jeszcze trzeba koło napompować, bo kicha jest. I tu, i tam. Podłączymy kabla i pompujemy. To się napompujemy, patrz. Cholera, będzie patrzył. No dobra. Będziemy pompować. No to jedziemy. Żeby mnie tylko frajer nie zjął. Będziemy rozładować te koła napompowane, słuchajcie. Jest dobrze. Jedziemy. Fajnie, że się udało. Tylko ten wentylki muszę zmienić w tych chyba oponach, albo w ogóle, znaczy w oponach, wentylki muszę zmienić, albo wentylki, zobaczymy. Gościu jedzie. Jest dobrze. No i co, jak rozładuję przyczepę, tam jest jeszcze zawieszenie od zebra, co by widzieliście. To zawieszenie od razu też rozładuję. Zawiozę je na miejsce, tak jak trzeba. No i teraz to nie jest za bardzo robota, w sensie pogody, no bo widzicie, mokro w tapie. Ale jak tylko się jakieś słoneczko sucho pojawi, no to oczywiście dalej będę robił. Jedzie. Na siebie! Co za... Tutaj dawaj pod te drzewa! Szybciej! Szybciej! Jeszcze dalej! Stop! Tu! Prr! Będzie! Ludzie, nie da rady dogadać się z chłopem. Flaszkę już pewnie wypiłeś! Rozładować to trzeba! Rozładować, ja miałem przyjechać tu. Węże pourywane, nie nasmarowane nic. Co pourywane? Gdzie pourywane? Pourywałeś węży. Dawaj, to trzeba otworzyć jako. Co otwierać? Miałem wyładować, a nie otwierać. Masz młotek? Masz młotek? Jaki młotek, jak ja do kościoła szłem? O, co nie da rady? A, i butelkę jeszcze. Nie, nie. O, widły prawie. Jak się napić w robocie? Coś... Nie mam siły do tych ludzi, słuchajcie. Nie mam siły. Sam se mam robić jeszcze. Albo pół widła tu postawię. O, masz jeszcze. Ty zostaw to, bo na później będziesz miał. Co się tam chować? Tak widziałem, tak. Tu masz linę. Zaczepisz mi to, ja turem podjadę. Ściągamy. Inaczej, nie tak.
To ściągamy. Nie, inaczej zrobimy, to bez sensu. Co inaczej? Ja tą linę zaczepię, a ty podjedź turę. O ja pierdzie, nie mam siły. I to ściągamy, i to ściągamy. Dobrze. Masz rękawiczki. Ciągnika możesz zgasić. Te wajchę do góry. Chociaż jedną rzecz dobrze zrobił. Chociaż jedną rzecz dobrze zrobił. Ludzie kochani. Dobrze, że chociaż do roboty przyszedł, bo... Ale patrzcie, no. O, i znowu łoi! Co za dziad! I całe pół litry wypił. Nie, no słuchajcie, tak nie może być. O! Nie mam siły. Nie, to ponad moje siły, słuchajcie. Jeszcze na przyczep nie umiem wliść. Gajta, bo to nie są żarty, ja tam muszę pójść, bo cholera wie co jeszcze sobie krzywdę zrobi. A z drugiej strony. Tu jest większa szpara. Da się linę przełożyć? Nie da się. Tak będzie dobrze. O, tak będzie bardzo dobrze, widzisz. O, i teraz dawaj tu. Ała, zjeżdżaj tu turę. Tu trzeba za to zaczepić, za to ucho. No ju! Ludzie kochani. Oj, teraz nie są żarty. I odsuń się lepiej. I stan na drugi koniec przyczep. O kurde, nie da rady. Nie podniesie wyżej. Słuchajcie, to nie są żarty. Idę to poprawić. No i zobaczymy, słuchajcie, co to będzie. A te 5 dych to też ich nie da. A daj jeszcze 5 dych! Beton by trzymał! Nie, do góry nie! Dawaj! Dawaj! Pięć dych jeszcze! Dobra, dam, obiecuję ci, że ci obiecam! Robotę byś skończył najpierw! Stój na tym ciągniku! Stój na ciągniku! Klapę otwórz. O.
to trochę do góry, to ja... Podnieś to, podnieś to, sam to podnieś. Podnieś trochę, ja minę sobie. Nie, czekaj, czekaj. To się nie da tego podnieść. Czekaj, nie ruszaj ty przecież. Dobra, idź do tego traktora. To traktorem to podnieś. To przewrócimy. O. Bo on był pod kątem. Jakbym tu z młodym przyszedł, to żeby nie spadło na niego. Ale robota. Ale robota. Że to mnie takim artystą. Gdzie kurde on się na wsi uchował? Albo jeszcze dobijemy. W ogóle te burty, słuchaj, tam muszę zmienić. To nie są żarty. Węże mi pourywał. No i tak. Dobra. To siadaj, odpalaj maszynę i jedziemy tam, gdzie żeśmy przyjechali stamtąd. Masz szczęście, że ja akurat czas miał. No. Jak zajedziesz, ciągnika nie uszkodzisz, to ci 5 dych dam. Ale jak lakier gdzieś podrapiesz taki porządny. O, jeszcze. Co tam? Co ty tam to pijesz? Co ty tam jesz? Nie, to już jest. Alkoholizm. O. Daj ta spokój.
ty tam chcesz? Co on jeszcze chce? Co ty chcesz? Jak zajedziesz, a ciągnika mnie nie uszkodzi. Wiecie co, się zastanawiam często, czy sam nie pracować. Ciągnik łapie, przyczepę. No jedzie. Chociaż jedna! Pięćnych masz! O, 70! Patrz! Wiecie co, nie, to jest... No i te śmieci w każdym razie muszę tu posprzątać, przejechać się po tym polu. No i wydaje mi się, że to wszystko jest do zaorania. A potem jak te pniaczki to pomały powyskakują, to znowu przyczepa, pozbierać to, albo jeszcze zanim pozbierać, to może kultywatorem się przyjechać, bo kultywator by to chyba lepiej pozbierał. Zawieszenie i to koło zamachowe duże też.
dzisiejszym odcinku. Robota zrobiona. Dam mu te 5 tych. Może on mnie teraz oszwabić na 70. Ale dam mu 5 tych, niech nie ma ruch. Może jak będzie potrzebny następnym razem, to też przyjedzie. Przyjedzie. Przyjdzie. Bo jak go złapie, jak nie będzie nawalony. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No. Co tam robisz? Co tam robisz jeszcze? No odczepiałem. No to dobra. Daj te 70. Jakie 70? Jakie 70? 50 było obiecane. 5 dych. Flaszkę dostałeś, wypiłeś. Jak będziesz tu szedł, to się zapytaj czasem, czy jakie roboty nie ma dla ciebie. Miało być 70. Jak 70? Jak 70? Było 50. Dobra. Jadę. A ty się tam nie zbombarduj za ten majątek. Dowożysz mi następnym razem. Ten. Ciągnik nie... płatny urlop, daj 20. O jest. idź pan już, niech na tym. Daj pan pokój. O, jeszcze rękawiczki by mi zarąbał. Patrz. Cześć! Nie dzwoń go. No. No. Tam szedłeś. Odpalamy ciągnik, słuchajcie, jedziemy. To człowiek więcej nerwów straci niż to wszystko, cała robota. O, jeszcze drze się tam. Jedziemy. To słuchajcie, na tyle dzisiaj z tej roboty. Trzeba co jeszcze to zawieszenie stamtąd z tej przyczepy zdejmę. Może zobaczę jeszcze, jak to wszystko będzie, jak szło, jak trzeba. No ale już jakaś robota poszła. Dobra, to trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!